kochani, zapraszam Was dzisiaj na nowy odcinek z gry na telefon. Zagramy dzisiaj w Sonic Jump. Kto lubi Sonika, poproszę o kciuka w górę, łapka w górę i oglądamy. I ja już, słuchajcie, jeden odcinek z gry na telefon nagrywałam na moim kanale, także dostaniecie do niego link w opisie, sprawdźcie koniecznie. I zaczynamy, słuchajcie, tutaj mamy dwie opcje grania: story, czyli tworzenie historii, przechodzenie kolejnych etapów, albo po prostu taka luźna rozgrywka i od niej sobie zaczniemy. Ja już tutaj przed nagrywaniem na chwilę włączyłam, żeby mniej więcej wiedzieć, o co chodzi. No i zobaczcie, jesteśmy sobie tutaj Sonikiem, biegamy po planszy i skaczemy sobie, i jeżeli nie skoczymy na ten podest, to słuchajcie, spadamy do dołu i przegrywamy i musimy zaczynać jeszcze raz. Niektóre tutaj podesty są zwykłe, niektóre, słuchajcie, są takie z kolcami, więc tutaj dodatkowe utrudnienia. Jak widzicie, tak to mniej więcej wyglądało. Ja sobie zaznaczę jeszcze raz, bo tutaj nie powiedziałam Wam o obręczach, które ważne są do zbierania, i o takich różnych dodatkowych podestach. Tutaj właśnie można sobie zobaczyć, jeżeli chcemy w lewą stronę lekko, to po prostu przekręcamy sobie telefon i tak to wygląda. No i chciałam Wam, słuchajcie, tutaj przy okazji tej gry mobilnej opowiedzieć o promocji na Google Play New Year Deals. Oznacza to, że mamy promocję na gry typu premium, czyli na gry płatne aż do 80%, i między innymi właśnie jest to ta gra, w którą teraz grałam, no i padłam, no i słuchajcie, tak to wygląda, więc zachęcam Was do skorzystania i oczywiście napiszcie mi koniecznie, czy gracie w gry online. I słuchajcie, zaczynamy teraz. Aj, nie chciałam tego. No dobra, jeszcze raz sobie zagrajmy ten poziom. Tutaj jest fajny taki czerwony przycisk. Jak widzicie, on nas do góry wystrzela bardzo daleko. I tutaj nam dają też różne podpowiedzi. Są jakieś osy, które nas urządzą, ale wtedy, gdy mamy te obręcze, one nam pomagają przetrwać. I słuchajcie, ja myślę sobie tak, że skoro już spadliśmy, byliśmy... O, dostałam tutaj jakieś odznaki. Tu dobrze. Jeżeli już tutaj nam się udało coś tam poogarniać, no to przejdźmy teraz do normalnego trybu, czyli do tej historii. Jestem ciekawa, bo w to jeszcze nie grałam, także zaczynamy i zobaczymy, co tutaj trzeba robić. Ho, ho, ho! Przycisk, magiczny przycisk. Okej. Okay. Tutaj jest coś na czas, czy nie? Czy mi się wydaje? Nie mam pojęcia. O, o, la, co tam było? W ogóle widzieliście coś czerwonego. Okej, okay, powinnam troszeczkę w różne strony latać. Aj, nie weszłam na przycisk czerwony, który by mi umożliwił, żeby właśnie wjechać do góry. No ale dobra, to jeszcze raz, słuchajcie, na luzaku sobie zaczniemy i spróbujmy też te obręcze zbierać. Jak widzimy, mamy tutaj je i super. Wszystko fajnie i teraz idziemy do góry. Pyk, o, poszło. Krabik nam tutaj niestety przeszkodził dość. Także słuchajcie, o, tu. I teraz, poszło świetnie, dobra. Tutaj jest jeszcze jakiś czas, ale damy radę, jeszcze chciałabym to zebrać, bo nie wiem, co to jest. Okej, tutaj, a cóż to były za te, za wiaderka. Ej, chyba nawet spoko jest, nie jest aż tak źle, trzeba uważać na te zwierzaki. Jej, co tu się dzieje, dlaczego ja jestem w takiej obręczy, zobaczcie. Ale jaja, chyba nam dobrze idzie ta gra, jej. Myślałam, że będzie trudniej, myślałam, że coś zlamie i udało nam się przejść tutaj. Pierwszy poziom, tutaj dodatkowe jakieś punkty nam policzyło i uwaga, chyba całkiem dobrze, best, dobra. No to słuchajcie, lecimy dalej, zobaczymy, co tutaj będzie w drugim rozdziale naszej gry. Ja zbieram sobie tutaj wszystko, co mogę, tak mniej więcej, żeby wiecie, tutaj nie spadać też, ale... musimy uważać właśnie na te zwierzaki, chciałam powiedzieć, bo już go co zobaczyłam w oddali, osa! I właśnie te takie brązowe od razu się zapatają, więc tutaj trzeba szybko skakać. Aj, wpadam na osę, ale całe szczęście nie spadam, więc to jest chociaż dobre. Dobra, nie wiedziałam, o co chodzi z tym słonecznikiem, ale nic złego aż tak bardzo nam nie zrobił, więc dobrze. Dobra, wchodzimy dalej. Ojej, myślałam, że drugi raz skoczyłam prawie na to, ale nie. Dobra, i teraz mamy coś, na co czekałam, czyli do góry skoczyliśmy. Do góry, lecimy na szczury, jak ja to mówię. Ej, fajna gierka, fajna taki czasoumilacz, taki zabijacz czasu. Na przykład jak jedziemy sobie, nie wiem, autobusem, pociągiem, ja to rzadko robię, bo zazwyczaj jeżdżę samochodem. Zdobyłam poziom drugi, także słuchajcie, zaczynamy z kolejnym. Zobaczymy, co tutaj nam ciekawego przygotują. Jeszcze lepiej, słuchajcie, niż poprzednio, tak mi się wydaje. Dobrze, no to lecimy, trójeczka. Tutaj wydaje mi się, że może być troszeczkę trudniej. Mam nadzieję, że jednak... właśnie ukułam się w te kolce, trzeba na nie uważać, bo tak trochę, jak sobie skaczemy tak szybciutko, to możemy je ominąć, ale nieźle.
Oj. I słuchajcie, te obręcze pomagają mi właśnie, gdy na coś skoczę, bo wtedy jeszcze dam radę przeżyć to wszystko. Oj, potrzebuję tych obręczy dodatkowych. 12 ich mam, o tu troszeczkę sobie nazbieram. Tutaj po skosie można było sobie skakać, ale jednak myślę, że nie będę tak ryzykować, bo o, no to chyba jednak jest ryzyko, jest zabawa, jak to się mówi, to jest chyba świetna sprawa. I spada. Już naprawdę, widzicie, straciłam trochę tych ringów, jak skoczyłam na te kolce. Jehej! Udało się, słuchajcie, było trudno, ale jest ok. Tutaj mamy czerwone odznaki, wszystkie znalezione dali nam znać, ale nieźle. Dobra, przechodzimy, słuchajcie, teraz do czwartego poziomu. Tutaj było nieco gorzej, ale i tak jeszcze jesteśmy w dobrym wyniku, wydaje mi się. No ale tak jak wiadomo, każdy kolejny poziom, kolejne nowe wyzwania i nowe trudności, więc tutaj musimy uważać. Dobrze. O, co to jest? Jesteśmy w bańce, czyli nic nam nie zagrozi, tak mi się wydaje. O, to bym chciała zebrać. Jest, udało się. To jest chyba ważne, bo wtedy dostaliśmy taką informację, że wszystko sobie zebraliśmy, więc spoko. Co ja tu robię? Co ja robię tu? Spadłam! Ale słuchajcie, na tych historiach, no właśnie, tutaj pokazuje mi, żeby telefonem ruszać. Zapomniałam o tym, ale okej. No to będziemy teraz to robić. Bo ja tutaj się tak skupiam, wiecie. A, no właśnie, tak po rogach mapy fajnie sobie skakać, ale... Ja zawsze stawiam w grach na tym, żeby... Oj, zapomniałam o tym czerwonym, ale już się nie wracam, bo jak spadnę do dołu, to nie wrócę. Okej, dobra, właśnie się skupiłam na tym, żeby tak bezpiecznie tutaj chodzić, ale jednak trzeba trochę ryzyka w tej grze wbić. Ja potrzebuję tutaj czegoś dodatkowego, jakichś punkciorów, bo jednak... Dobra, jest, poszło. Tylko tych czerwonych niestety nie zebrałam. Oj, ale na raki nie nadepnęłam. Idzie rak, nie, bo rak jak uszczypnie będzie... Co? Znak! O, jestem, udało się! Słuchajcie, chyba w spoko nawet czasie, ale tych obręczy mi zabrakło. O ja! Jakby mi zabrakło tych obręczy, to bym chyba tutaj padła niestety. Dobra, lecimy dalej. Tutaj odblokowaliśmy jakieś nowe rzeczy, ale na razie na tym się nie skupiamy. Ja chcę tutaj, słuchajcie, zobaczyć, co kolejne poziomy nam dają. Bardzo dobrze. Bounce, okej. Okay. Lecimy, piąty poziom. A cóż to jest, słuchajcie, widzicie ten łańcuch? Ciekawe, ja chcę na to wskoczyć. Mogę? Kurde, nie chciałam spadać, tylko chciałam wskoczyć na ten łańcuch, zobaczyć, co on mi da. No ale dobra, jeszcze raz. No chyba nic. A, bo możemy sobie w dowolną stronę polecieć. Dobra, może w ten sposób. Jej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 
nadzieję, że gdzieś to nazbieram, te złotko. O, jest, jest. O, dobrze, udało się, świetnie, świetnie. Szkoda tylko, że tego czerwonego, co potrzebujemy, nie było, no ale... Jej, 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 jej! Naprawdę myślałam, że spadnę już. Byłam o tym przekonana, że już nie dam rady, że już więcej nie dam rady, tak myślałam, ale było całkiem spoko. Na ostatniej chwili mi się udało. O, słuchajcie, jestem, 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 jestem! Czwóreczka! Cztery obręcze jeszcze zostały. O, kochani, jak to normalnie stresuje ta gra. Ale coraz lepiej, słuchajcie, dalsze poziomy. Dobrze, jesteśmy teraz... Ale coś tam się wyświetliło, ale nie przeczytam tego. Sprawdźmy to. Co my tu mamy? Jak na razie nie widzę już żadnych... Aj, Tom coś za mną lata! On mnie chyba chce bić, widzicie? To tam na dole coś takiego leciało. Tak! Trzeba przed nim uciekać, to ja szybko lecę, szybko, po rogach! Mapy! Straciłam to! O, ale, ale słuchajcie, co to jest? Ja jeszcze raz to próbuję. Nie spodziewałam się tego chłopka tutaj, chłopka roztropka. Ja tu muszę szybko przed nim uciekać, uciekam, 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 uciekam szybciutko. Jak on tu jest, jak on wyleciał i nie wiadomo skąd. Uhuhu, kolego, ty mnie tu nie dogonisz, jak to się mówi. Lecimy do... Straszne to jest! To jest trudne! Ja boję się tego gościa, tego gosteczka. Dlatego potrzebujemy złotka trochę, że jak on nas uderzy... jeszcze nie wyleciał. Że jak on nas uderzy, żebyśmy nie mieli takiej sytuacji, że wszystko nam wyleci, nie będziemy mogli skakać dalej. Dobra, lecimy. Lecimy z tym tematem. Konkretnie. Krótka piłka, jak to się mówi. Dobrze, 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 dobrze. Nie, nie ma tragedii. Trzeba przed nim uciekać, więc trzeba tak skakać, żeby doskoczyć na góry, ale też
trzeba patrzeć, gdzie on jest. Zobaczcie, już trochę go wyminęliśmy. Przydałby mi się tutaj taki przycisk, właśnie taki przycisk. Trzeba po rogach skakać. Dobra, przekręcam teraz telefon. Przyda mi się przycisk taki, żeby wyjść. Ojojojoj, kolego, ale udało mi się tak daleko nawet dojść. Przydałby mi się ten przycisk, żeby wybić się do góry, żeby troszeczkę z czasem nadrobić. Słuchajcie, jestem już zestresowana tak, że po prostu masakra, czas goni mnie tutaj. Oj. I ten właśnie gościu mnie goni. Ten szefuncio cały. Dobra, i do góry. Pyk, pyk. Tutaj trzeba jakieś właśnie podwójne skoki wykonywać, żeby on nas tu nie dogonił. Jej, jej, jej. Przy mojej grze, jak ja lubię sobie tak powoli skakać i wszystko sobie zbierać, będzie to trochę trudne, ale dam radę. Jak widzicie, nie ma tragedii. Jak na razie... wyskoczył! Patrzcie, patrzcie, co on teraz robi? Co ja mam tutaj zrobić? Tak się zastanawiam. Ej, nie ma go. Ojej, ojej, ojej. Do góry, proszę, 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 szybko. Ej, jak mi się to uda, ten poziom, to ja nie wiem, co ja zrobię. Nie! Ale słuchajcie, stres. Czy damy radę, bo budowniczy zawsze da radę. To zawsze śpiewaliśmy, pamiętacie, na jakichś różnych filmach, jak było ciężko, były różne momenty dziwne. Co tu się dzieje, kochani? Naprawdę jest niesamowicie. Niesamowicie, tylko nie spadaj. Proszę, 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 Paula, nie spadaj. Co to już się noc robi? Coraz ciemniejsze chmury. Coraz ciemniejsze chmury. Do góry, do góry. Damy radę, damy radę. Damy, 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 damy. Proszę, 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 proszę. Jej, ale nie uda. Jeszcze nie padłam, jeszcze nie padłam. Co tu się dzieje? Słuchajcie, to są jakieś rekordy pobite tutaj. Ja już jestem tak kręcona w tą grę. Dobra, nie spadłam, nie spadłam. Okej, okay, teraz spokojnie sobie do góry kręcę, żeby tylko na niego nie wskoczyć. Okej, okay, on tylko mnie tu obserwuje. Dobrze, i teraz. Teraz on się znowu gdzieś tu pojawia. I teraz znów on mnie śledzi, widzicie? On ma takie różne etapy. Raz. Kurczę, mam tylko 3 obręcze, przydało mi się kolejne, ale teraz się skupiam na tym, żeby jak najszybciej do góry wejść. Jak on mnie teraz uderzy, będzie tragedia naprawdę, ale mam nadzieję, że będzie dobrze, dobrze. Czekajcie, on zaraz tutaj, widzicie, on już tak się wykluwa i zaraz znowu się zmieni w tą postać latającą. Tą taką fajną... Ojej, ja naprawdę myślałam, że ja padłam. Dobra, okej, okay, on jest po tamtej stronie, więc ja powinnam być tu. O, co tu się stało? Znowu on się tak pojawił, tak? Oj, oj, gdzie on jest? Dobra, powinnam się cieszyć, że go nie widzę, ale trochę się martwię. Jej, 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 Paula, lecisz, lecisz do góry. Ej, dlaczego tutaj nie ma tego piętra, w którym przechodzimy? O co tu chodzi? Naprawdę, nie rozumiem. Aha, słuchajcie, już padłam na niego tyle razy. Przegrałam to, ale... Ale słuchajcie, powiem wam, że ta gra była rozgrywka niesamowita. Bardzo mi się to podobało. Był to totalny hit, kochani. Fajnie, fajnie. I zobaczcie, tutaj mamy też mój rekord tu. Tutaj będą też w tym poziomie, w którym wcześniejszym graliśmy, mamy rekord 106 pięter, a tutaj w tej rozgrywce mamy wszędzie na B poprzechodzone, więc nie było tak źle, ale to ostatnie był totalnym hitem i przypominam wam, kochani, również o tych zniżkach do 80% na Google Play New Year Deals. Zapraszam serdecznie, żebyście sobie troszeczkę pograli, trochę rozrywki, nikomu nie zaszkodzi, także jeżeli chcecie więcej odcinków z gier na telefon, napiszcie mi koniecznie w komentarzu, z jakich i czy właśnie gracie w gierki na telefon i czy lubicie Sonika. Jeśli tak, to proszę o kciuka w górę. Pozdrawiam, buziaczki, do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa, pa!